Były to Mistrzostwa Polski w formule low kick. No, uchodzi to za najcięższą formułę, bo co roku przyjeżdża najwięcej osób na tą imprezę. W tym roku było blisko 400 osób. No i poziom był bardzo wysoki, ponieważ no, w tym roku są Mistrzostwa Świata juniorów i kadetów i dzieci, a dla seniorów są Mistrzostwa Europy. Więc tutaj no, naprawdę poziom był bardzo wysoki, bo trzeba zdobyć złoto lub srebro, aby zakwalifikować się do kadry polskiej na te dwie mocne imprezy. Gorzów bardzo mocno stoi w sportach walki, szczególnie tutaj w kickboxingu. Dwóch chłopaków tutaj się mocno wyróżniło, czyli Filip Chomicz po raz kolejny osiągnął złoto w kickboxingu. Teraz poszedł trzy kategorie wyżej, do 75 kg. Jest już reprezentantem Polski, więc tutaj mamy nadzieję, że teraz na Pucharze Świata w czerwcu jakiś medal nam zdobędzie. I na Mistrzostwach Świata to jest taki główny nasz cel na ten rok. Tutaj Oliwier Jędryczko w swoim debiucie zdobył srebrny medal. No, bardzo dobrze się pokazał, jeszcze troszeczkę brakuje doświadczenia, ale no, będziemy dążyć do tego, żeby też załapał się do kadry i pojechał na Mistrzostwa Świata. Filip Pokorski brązowy medal zdobył w kategorii minus 91 kg, czyli to jest taka ciężka formuła, gdzie te ciosy ważą, dał bardzo dobrą walkę, no i zdobył tutaj brązowy medal. I jeszcze reprezentował nas Filip Żołędziejewski. W ćwierćfinale odpadł, ale tutaj dał dwie bardzo mocne walki. Z faworytem zmierzył się w ćwierćfinale. Wszyscy myśleliśmy, że powinni spotkać się w finale, więc mam nadzieję, że to dobry prognostyk na przyszłość. Planujemy w przyszłości zorganizować Mistrzostwa Polski właśnie w tych twardych formułach. Na razie to wszystko jest w planach, ale miejmy nadzieję, że ten kickboxing w Gorzowie mocno się rozwinie. Lubuskie stoi kickboxingiem, więc miejmy nadzieję, że to jeszcze będzie się bardziej rozwijał.